Dobry wieczór Państwu. Konferencja pomeczowa, trzecia kolejka Fortuna pierwszej ligi. Motor Lublin GKS Katowice na boisku. Rezultat remisowy 1-1. Z Państwem i ze mną pan trener Rafał Górak, GKS Katowice. I bardzo proszę o krótkie podsumowanie tego, co oglądaliśmy wszyscy. Tak. Często niekiedy się słyszy, że pierwsza polska liga to taki styl życia i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że dzisiaj widzieliśmy, moim zdaniem, doskonałe spotkanie na bardzo wysokim poziomie. Mój GKS Katowice, bo zwykle jestem od tego, aby oceniać swoją drużynę i też tak zawsze robię, zagrał doskonałe pierwszą połowę. To był popis gry mojej drużyny i wyobrażam sobie, że będziemy w tym kierunku szli, bo jeśli chodzi o cały aspekt taktyczny, to byliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze zorganizowani w tej połowie. Zawiodła jedna rzecz, która jest kluczem, a skuteczność. I wielkie gratulacje dla Łukasza, który po prostu w pierwszej połowie wyratował w Lublinie mecz, bo mogło być już najnormalniej w świecie po nim. Piłka ma jednak to do siebie, że przychodzi przerwa, druga połowa, ona już była troszeczkę inna. Motor starał się zmienić trochę swoje oblicze, na pewno mu się to częściowo udało. I doprowadził po stałym fragmencie do wyrównania. My jednak mamy rzut karny, który jeżeli byśmy strzelili, sądzę, że spotkanie byśmy wygrali. Bardzo żałujemy tych niewykorzystanych sytuacji, ale jesteśmy niezmiernie zadowoleni z postawy zespołu, z tego, jak wyglądał ten mecz, a w ogóle cała otoczka tego meczu, wasz przepiękny stadion, kibice nasi, to był naprawdę spektakl, gdzie jako trener byłem dumny, że mogę w tym brać udział i wszystkim za to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo trenerowi za wypowiedź. Proszę Państwa, dziennikarzy, o zadawanie pytań. Miśka Patryk, GKS-PL. Chciałem zapytać właśnie o ten rzut karny, ponieważ tam początkowo Mag miał piłkę w rękach i czy on był dedykowany do wykonania jedenastki, czy... Najbardziej dedykowani do szczelania jednostki w pierwszej dwójce to był Argendry, który w tym momencie już zgłosił tą swoją niedyspozycję, wiadomo, że nie, a drugim zawodnikiem był Sebastian Berger. Później w kolejności jest i Arak, i też Mateusz. W pierwszej fazie powiem szczerze, że widziałem, że Mateusz ma piłkę w rękach i trochę mnie to uspokoiło, ale potem między zawodnikami doszło pewnego rodzaju do ustalenia, że Kuba przejął piłkę i podjął decyzję o tym, że on będzie strzelał. Natomiast to już jest potem decyzja wśród zawodników rezerwowych, w zasadzie ten, który się pewnie czuje. Nie mam pretensji, bo wziąć na siebie odpowiedzialność to jedno, nie wykorzystać sytuacji to drugie. Bardzo dobra interwencja bramkarza, cóż, na pewno jest przykro, bo jak się strzela karnego, to zawsze jest źle. Zawodnika trzeba wspomagać, wspierać i tak też będziemy czynić. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o stan zdrowia Arka Jędrycha? W tej chwili w szpitalu. Miejmy nadzieję, że nie ma wstrząśnienia mózgu, tylko po prostu mocne uderzenie w głowę. No ale czekamy na wynik. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to życzymy bezpiecznego powrotu do domu. Jak znam Gonzalo, to trochę czasu musicie zarezerwować, bo na pewno pogadacie. Także wszystkiego dobrego, gratulacje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, druga część konferencji prasowej po trzeciej kolejce Fortuna pierwszej ligi GKS Katowice. Gościliśmy na arenie Lublin. Jest z nami trener gospodarzy, pan Gonzalo Fejo. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I bardzo prosimy o zinterpretowanie tego, co widzieliśmy przed pół godziną. No, jeden mecz, ale dwie różne połowy. No, wiadomo, nic nie powiem odkrywczego. Pierwszy raz, od kiedy jestem trenerem tej drużyny, że uważam, że w przerwie powinno być, mogło być po meczu, bo jak nie nasz bramkarz, to do przerwy GKS mogła mieć wyższe prowadzenie niż po prostu jedną bramkę i na to zasłużyli swoją grą. To było spowodowane nasze błędy w pressingu, też wypchnięcie z własnej połowy, z braku zamknięcia środka, z braku agresji przed sobą, pierwszej linii pressingu. No i generalnie w piłce, jak wejdziesz na mecz, zobaczysz, co się wydarzy, zazwyczaj się wydarzy najgorsze. No. Ja jestem odpowiedzialny za to, jak ta drużyna gra. I taktyczne, i nastawienie, i wszystko, więc za tą słabą pierwszą połowę wezmę pełną odpowiedzialność. Ale rozmawialiśmy w przerwie. Tak to jest, że w piłce do ostatniej minuty można grać i można walczyć o
czegokolwiek. I tak też robiliśmy w drugiej połowie, pomimo tego, że taktycznie nie zmieniliśmy. Trochę wysokość napastnika, trochę wysokość bocznych obrońców też, jeżeli chodzi o podejście do pressingu, a tak wiele nie robiliśmy, ale po prostu było lepsze wykonanie założeń, które mieliśmy w tygodniu. Bramka nas napędzała. No i potem w drugiej połowie, wiadomo, zostaje taki smak, że my mogliśmy wygrać ten mecz, ale trzeba też pamiętać, że w dziwnej sytuacji, nie chcę ocenić, bo jeszcze nie widziałem z wideo, przeciwnik miał karny, który znowu Łukasz Budziłek obronił. I tak jak mówię, no, uważam, że ten remis jest sprawiedliwy, przede wszystkim dzięki temu, że przeciwnik miał pierwszą połowę, a my zdecydowanie mieliśmy drugą połowę. Więc tyle. No. Grzegorz, remisujemy w Lublinie 1-1. Można powiedzieć, że dwie różne połowy. Proszę Cię o opinię o tym meczu. No tak, po bardzo dobrej pierwszej połowie, gdzie no moim zdaniem można zamknąć ten mecz i kończyć mecz z trzema punktami. No szkoda, że nie kończymy tych sytuacji, które mieliśmy w pierwszej połowie. No druga motor postawił gdzieś tam cięższe warunki, czy my przestaliśmy grać tak dobrze jak w pierwszej połowie, no i gdzieś tam nam zagroził, strzelił też bramkę. Wiemy też, że mieliśmy karnego na 2-1, gdzie będąc w ciężkim momencie, powiedzmy, meczu, też mogliśmy, ale no niestety taki jest, powiedzmy, futbol, no nie udało się. Na koniec trzeba powiedzieć, że cenny punkt na wyjeździe i przygotowujemy się do kolejnego meczu z Wisłą. To co się zmieniło w przerwie, że nagle to motor był zupełnie innym zespołem, bo wyszedł wyżej i zaczął agresywnie atakować? Ciężko mi powiedzieć na gorąco, czy gdzieś my przestaliśmy grać w piłkę, to co graliśmy w pierwszej połowie, czy na pewno motor był zespołem też bardziej agresywnym jak w pierwszej połowie, ale mówię, na gorąco gdzieś ciężko mi powiedzieć, czy to leżało po naszej stronie, że my trochę, nie nazwę tego, spanikowaliśmy, może przestaliśmy grać tak dobrze jak w pierwszej połowie, no i mecz gdzieś tam się wyrównał, a nawet motor momentami przejął kontrolę. Wróciły też demony z poprzedniego sezonu, bo brakowało skuteczności po prostu, zwłaszcza w pierwszej połowie. No tak, wiemy, że mieliśmy świetne sytuacje w pierwszej połowie i tak jak powiedziałem już w pierwszej wypowiedzi, że możemy ten mecz zamknąć szybciej, no i na przyszłość mam nadzieję, że jeśli takie sytuacje będziemy mieli, będziemy je wykorzystywać i te mecze domykać w pierwszej połowie, jeśli te sytuacje będą się tak szybko pojawiały. Kolejny mecz już w piątek i to ze Spadkowiczem z Ekstraklasy Wisłą Płock. No poprzeczka na pewno nie wędruje niżej. Na pewno nie. Wiemy, każdy wie doskonale, że w tej lidze gdzieś tam łatwych meczów powiedzmy nie będzie. Z każdym meczem będzie coraz trudniej. Liga idzie do przodu, nikt gdzieś tam się nie ogląda za plecy. Każdy przed do przodu i czy to będzie Wisła, czy to będzie Motor, który awansował z niższej ligi. Mecze będą tak samo trudne i tak samo wymagające. Dziękuję.